jak wiecie, do Fortnite'a w nowym sezonie powróciły zrzuty. Nasze zadanie w dzisiejszym odcinku to wygrać grę używając tylko zrzutów. Oglądajcie do końca, by zobaczyć, jak nam poszło. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie mój kanał oraz pamiętajcie o kodzie Zakrzak i Ty w sklepie. Dziękuję bardzo wszystkim za wsparcie. I zapraszam was na moją najnowszą mapę, która teraz pokazuje się na ekranie. A więc widzowie, my już wyskoczyliśmy z busa i w dzisiejszym filmie, jak już wiecie, możemy używać tylko czegoś, co zostało wczoraj dodane do gry. Mowa oczywiście o zrzutach zaopatrzenia, tak zwanych dropach, balonach spadających na mapę z nieba, z których lecą naprawdę mocne przedmioty. Ej, Rafa, i w ogóle to leci z nami dużo ludzi, a może nie leci? Nie, czekaj, nikt nie leci chyba. Ze mną oczywiście jest Rafa, właśnie tak, dzień dobry, witamy, siema. Dzień dobry, no ja ogólnie bym się zdziwił, gdyby tutaj ktoś latał, bo ja na przykład na tą lokację prawie w ogóle kiedyś nie latałem. Ja oczywiście latałem na Meksyk, na te domki, ale żeby lecieć tutaj, no to nie. Napiszcie w komentarzu, kto z was w ogóle latał, czy ty, tylko Zakrzak. W takim razie ja powinienem napisać komentarz, bo to była moja miejscówka na solo turnieje, widzowie, i była ona bardzo dobra i wyjaśniałem tutaj naprawdę mocnych gości. A co do dzisiejszego odcinka, co tu się stało? No RPGa znalazłem, a żeby inni nie mieli, no to go wykorzystam, no nie? 200 jak i Rafa. Słuchajcie, zrzuty z tego, co przynajmniej mi się wydaje, lecą chyba od drugiej strefy, czyli dopiero po tym, jak ta strefa dojdzie i pokaże się kolejna, ta kolejna dojdzie, to wtedy pokazują się zrzuty. Więc sytuacja jest taka, że do tego czasu musimy zebrać bardzo dużo leczenia, bardzo dużo maców. W ogóle dostałem też RPGa, ty, XD. Zakrzak, bo ogólnie to ja mam problem. Stary, spadłem na dół, jestem bambikiem i nie wiem, jak stąd wyjść teraz. Dawaj tam macy pozbierać. Aha, ale ty troll jesteś, tu jest Rift. Ja już przyszedłem z portafortami, żeby ci tu rozkładać i pomóc. Ale no niestety, Rafa troluje, widzowie. Myślałem, że mu mogę pomóc. Chodzi tutaj o to, że chciałem pokazać ciekawostkę. Ta dobra ciekawostka nie jest zła. Tutaj mamy takie rifciki, Zakrzak. Możemy sobie do nich wejść, także bum. Wchodzimy do tego rifta i naszym planem aktualnie, tak jak mówię, jest pozbierać macy, pozbierać leczenie. I jak widzicie, w moim ekwipunku też jest krzak, którego udało mi się znaleźć. I ja mam plan w ten krzak się, widzowie, zamieniać. Czy oni tu strzelają? Halo? Właśnie najgorsze jest to, że ja już stamtąd lecę, bo oczywiście od razu mnie zauważyli, ale przynajmniej nie trafili. Słuchaj, stary, pozbierajmy wszystko, co trzeba, pozjadajmy te grzyby, o których ostatnio tak często w odcinkach mówimy, widzowie, ponieważ te grzyby ratują tutaj życie. Ja, czy ty walczysz ze mną o grzyba? Czy mi się wydaje? No chłopie, jak mi zabierasz spod nóg, chłopczy do mnie wskakuje, zabiera moje grzyby. Akurat ja je znalazłem. Byku, żebyś tak zrzuty szukał, jak te grzyby. Ej, ale wiesz w ogóle, co było niegłupim pomysłem? Rozdzielenie się, bo przecież zrzut... Ej, panie, co pan blokujesz? Bo przecież zrzut może polecieć równie dobrze na drugą stronę mapy. Nie na tą stronę, co my jesteśmy, tylko inną. O, odradzają się, super. Właśnie, ja mam rifta w razie czego. Ja sobie pozbieram tu macy, bo tutaj w miarę szybko macy lecą. Okej, ogółem jest źle. Jesteśmy pod ostrzałem. Ja proponuję chyba użyć tego rifta, bo nie pożyjemy sobie za długo. Tylko pytanie, gdzie tu lecieć? Wydaje mi się, że im bliżej środka strefy, tym tak jakby krótsza strefa do każdego zrzutu, który może się pojawić, ale też nie do końca. Chociaż nie, to będzie najkrótsza droga, nie? Bo jak się pojawi tu, no to naj... O, ty choinka, ty. Oho, to może jednak nie lećmy tam. Ej, o co chodzi, widzowie? Czemu tacy napoceńcy tu są? Rafa, tobie zginął, ale go podniesiemy. Miałem mówić, Rafa, potrzebujemy riftów. Wiesz, dlaczego potrzebujemy riftów? Gdy pojawi się już zrzut na mapie, to po prostu użyjemy sobie tego rifta i polecimy do tego zrzutu. No tylko na razie to te rifty to wykorzystujemy, żeby uciekać. Mieliśmy dwa, mamy zero. Ja poproszę Chuck Jaga, Zakrzak, wyskakuj. O, jest apteczka, więc bierz sobie apteczkę, stary, i znajduj rifty. Dla mnie najgorsze jest to, że ja nie mam nic nie to dla ciebie. Tak, właśnie nagle ziomek się tu pojawił i ładuje do mnie, kumasz to? Wejdź sobie na stodołę. Ja tutaj jestem z boku, ja mu walnę RPG-a, ja go nie uderzę tym RPG-iem, ale niech się... Ty, on akurat tam był. Ej, nie mam pytań. Jak ja żyję, to nie wiem. Serio, nie wiem, jak to się stało. Gdybym miał jakikolwiek najgorszy item, to bym go poskładał. Sorry, ale co to było? To się stało, ja myślałem, że coś się stało, wiecie, w realnym życiu, że nie wiem, co by się mogło stać, ale dziwnie to brzmiało. Ej, dobra, to było epickie, musisz to zobaczyć na filmie. Jeżeli moja wiedza jest poprawna, widzowie, za minutę 40 powinien chyba lecieć pierwszy zrzut, albo dopiero za jakieś 4 minuty. No, moja wiedza może się jednak mylić ciutkę. Najgorsze jest to, że my nie mamy prawie leczenia. No, ogółem ten odcinek nie może być prosty, widzowie. Te odcinki w tym sezonie będą prawdopodobnie bardzo, bardzo ciężkie, ale o to chodzi. Takie coś lepiej się ogląda i lepiej się w takie coś gra. Ogólnie, jeśli jest jakaś trudność, no to jest lepiej. Wcześniej mieliśmy jakieś ślurpy legendarne i tak dalej, a tu jest teraz walka o minipotkę. Najgorsze jest to, że tu jest ziomek. Ja akurat chciałem przejść właśnie na tą skrzynkę i ją otworzyć, tylko że w tą stronę szedł gościu i mi się to bardzo nie podoba. Zobaczmy, co będzie w tej skrzyni. Obstawiam, że będzie tu Chuck-Jack. I nie ma. Ej, małe potki zawsze spoko. Ja lecę na grzyby znowu. No ja wam mówię, te grzyby w tym sezonie to będzie chyba najbardziej używany przedmiot, jak
jaki kiedykolwiek był. Chodzi mi o owoce, warzywa i grzyby. Do czego się grzyby zaliczają? Grzyby to są grzyby. To jest po prostu rodzina grzybowców. To jest osobna w ogóle rodzina jakby. Aha, dobra, to ja myślałem, że to nie wiem, jacyś kuzyni albo coś. Okej. Ej, w ogóle miałem powiedzieć ciekawostkę, że pierwszy zrzut spadł na mapę i było na oazie, ale nie zdążyłem, bo go tak szybko zgarnęli. Więc widzowie, no pierwszy zrzut poszedł. Nie mieliśmy szczęścia, bo zrespił się strasznie daleko. I jak widzicie, to faktycznie musimy leczyć się grzybami. Jakoś teraz powinien być kolejny zrzucik. Strefa się pojawiła. Gdzie są zrzuty? Ja się pytam, gdzie są zrzuty? Czym my mamy pokonać oponentów? Ej, chłopie, patrz co ja odkryłem. Czy ty to widzisz, co ja robię? Czy ty to widzisz, człowieku? Patrz co ja robię. Ej, nie widzę, co robisz, ale widzę, że przy wypasionej wyrwie spada zrzutku. Masz czacze? No mówiłem, żeby być na samym środku, to byśmy jakikolwiek już mieli. Widzowie, ogółem zrzutów będzie lecieć coraz więcej, więc ja na pewno nie martwię się o to, że my tam nie zdobędziemy zrzutu czy coś. Na pewno jakiś w nasze ręce wpadnie. Gorzej tylko jak my szybciej wpadniemy w ręce przeciwnika. To, no wtedy może być lekki przypał. Ej, ale ten zrzut dalej jest, bierzemy go? Możemy iść w tamtym kierunku, tylko gorzej będzie, jak właśnie podczas otwierania ktoś do nas będzie chciał przyjść. Chociaż może, nie no, wtedy to już zdążymy otworzyć ten zrzut, ale bardziej się zastanawiam nad tym, co jeśli zrzuty się skończą i już ich nie będzie. No prawdopodobnie wtedy ten film nawet się nie pokaże na kanale, tak mi się wydaje, więc lepiej, żeby to się nie wydarzyło. Ej, zabrali zrzut, drugi zrzut poszedł. Stary, czemu te zrzuty nie mogą lecieć koło nas, tylko akurat tam, gdzie nas nie ma? Nie mam zielonego pojęcia, ale czuję, że zrzut przyleci na kontenery. Wydaje mi się, że tu będzie dostawa zrzutu i będzie tam wyrwa, skar i coś jeszcze. Pułapka, jedna. Słuchaj, ja w takim razie proponuję się tak ciutkę, chociaż rozdzielić, żebyśmy mieli większy zakres manewru, no jakby, żeby po prostu móc widzowie łatwiej zdobyć zrzut, dlatego, że będziemy w innych miejscach. Ja będę przy kontenerach, ty bądź tam u siebie i za chwilę się znajdziemy. Okej, ja się tutaj chowam i ja bym chciał apteczkę znaleźć, ale wygląda na to, że apteczka w tym sezonie również jest mega ciężka do znalezienia. I ja w ogóle zapomniałem, że jestem ubrany w krzak. Ja mogę sobie usiąść i już. Jestem krzakiem, widzowie, i się nie muszę o nic bać, więc ja teraz tak posiedzę. Poczekam, aż na tej mapie pojawi się jakiś zrzut. Ej, obok mnie biją się mocno chłopy, potężnie mocno. Panowie, wy się tam bijcie, za 37 sekund leci kolejny drop na mapę, a może nawet dwa. Dobrze byłoby któryś z nich zgarnąć. Ja sobie chilluję, zbieram sobie macy, spalę, przecież to jest świetne. 50 maców, w ogóle z samochodów tyle maców leci, przecież to są mega fajne czasy. Pytanie, czy jest zrzut? Nie ma. Cały czas tutaj patrzę na mapę, 15 sekund i się jakiś pojawi, musi. Jest ten zrzut? Też nie ma. Uwaga, 3, 2, 1, dobra, powinny lecieć. Lecą? Halo? Halo? Zrzuty? U mnie nie lecą, ty. Może faktycznie już nie będzie. Ale by było. To by był przypał. Ale co, dwa tylko by były? Ktoś się tu bije koło mnie. Niemożliwe, żeby były dwa zrzuty. Widzowie, ja jestem pewien, że jest ich więcej. Musi być. No przecież zawsze było. Może to jest losowe, ile leci. I w każdym meczu jest inaczej. Ej, chłopie, mam zaryzykować? Bo tutaj goście trzymają się na dosłownie jednym... O, dobra, już lecą. Patrzcie się, widzowie, leci! I ej, i drugi leci. Oboje chyba... Nie, jeden zginął tylko. Jak ten drugi przeżył? O co chodzi? Ej, nie wiem, o co chodzi, ale jest źle, bo nie mamy, widzowie, dalej zrzutu. Proszę, zrzuty! Halo, kiedy? Ej, może za minutę, jak strefa wyruszy. Chyba tak. Moim zdaniem ogólnie zrzutów powinno się pojawić jakieś 6, co najmniej 7, coś takiego. Na pewno nie 2. No bez jaj, no tak, 2 zrzuty to by było trochę biednie, więc poczekajmy te 40 sekund i pomocy! Pomocy, Zakrzak! Dostałem snajperkę, weź chłopie, tu szybko leć. Tylko jestem po drugiej stronie wyrwy. Ej, Zakrzak, Krzak, mam przypał. Mam pomysł. A, nie mam. Myślałem, że mam pułapkę. Rafa, wierzę, że przeżyjesz. Dasz radę. Ale jak mam dwójkę obok siebie? I niech ktoś przyjdzie na trzeciego, no ludzie. Ja dalej czekam na zrzuty, widzowie. Wiem, że to się uda. Ej, stary, weź, że pomóż. No co jest? Ej, widzowie, co jest z tym Zakrzakiem? Tylko nie mam jak. Ja jestem kilometr od siebie, ale przyjdę po kartę. Ej, jem sobie jabłka. Co ja tym ludziom zrobię? Dlaczego oni mnie wyeliminowali? Ej, dobra, widzowie, 65 metrów to są tak zwane polskie nejdy. Pokażmy im, jak Polacy rzucają nejdy. Proszę bardzo, raz, dwa i trzy. No to se rzuciłem. Ej, chłopie, uważaj. To jest dobre, to jest dobre. O, nikt cię nie widzi. Ej, nie mam pytań, jestem krzakiem. Ale gdzie jest zrzut? Dajcie mi zrzut! Ej, ale ten gościu, ten krzak to raczej do ciebie nie będzie bił, no, brata, czy tam kolegę. Okej, obstawiam teraz, gdzie spadnie zrzut. Obstawiam, że zrzut, jak spadnie, to jak Zakrzak. I gdzie idziesz odrodzić? Zaznacz. Idę odrodzić na słone strzechy. No to zrzut będzie tutaj, przy tej górce, dokładnie w tym miejscu. Nawet mi takich rzeczy nie mów. Nawet mi tak nie mów. O, zrzut! Ale gdzie? No dlaczego tak? Dlaczego? Dlaczego ty musiałeś zaznaczyć tam? Słuchajcie, napiszcie Rafa 200 IQ.
Ty, a gdzie ten chłopie, ty mnie leci od razu, a nie. Zrzut, zrzut, potrzebujemy zrzut i wtedy się odrodzę. Na tegesie. Okej, widzowie, przyjmuję zakłady, czy Zakrzak dojdzie do strefy, czy nie. Także piszcie w komentarzu, czy mu się uda. Słuchaj, tu nie ma czy mi się uda, musi mi się udać, bo to jest ostatni zrzut na mapie. Widzowie, jak nie teraz, to nigdy. Po prostu jak nie teraz, to nigdy, więc podniesiemy go. Ej, mamy to, dobrze, Rafa. Obstawiaj, co wypadnie. Ja obstawiam granatnik. Ej, goście, nie wiem co, ale chłopy wykorzystują mojego busa, stary. I mnie nie odrodzisz, a w środku będzie LKM złoty. Uwaga, otwieramy i mamy... No ja gram, widzowie, z jakimś po prostu przepowiadaczem przyszłości. Nie wiem, o co chodzi, ale no naprawdę. Słuchajcie, trochę się mylę, ale nieznacznie. W takim razie, panie przepowiadaczu przyszłości, przepowiedz nam przyszłość, czy dam radę cię odrodzić na słonych. Najgorsze jest to, że słony są już poza zasięgiem. Popatrz, co tam goście wybudowali. Ej, a oni tam są, czy nie? No właśnie, nie do końca wiem. Ja tutaj lecę tak na bezpiecznie, bym powiedział. Widzowie, ale LKM jest dobry. Jest mega duża szansa, żeby to wygrać. I jeszcze może kolejny zrzut otworzymy. No, jest dobry, ale czym ja gram? Halo, czym ja gram? Czym ja gram? Ja się pytam. Słuchaj, trzeba było więcej zrzutów przepowiedzieć albo zaznaczyć, tak? Co ja mogę powiedzieć? Ogólnie to nie wiem, czy oni cię nie przeskanują z tej górki. Liczę na to, że nie. I to bije tylko po dwa. Aha, no to luzi. Nawet po jeden. Powiem ci więcej, to bije po jeden, więc jest beka. Wracamy do gry, wracamy do gry. Dajcie mi ze trzy zrzuty. Ej, bo ja O, no to długo pożyłeś ogółem. O. Nie, od razu, chłopie, zanim oni tutaj tym granatnikiem... Oni tu przyjdą, stary. Jasny gwint, no jestem dead. Schowaj się pod schodami. Rzuciłem porta forta, ej, uciekam, muszę uciekać, Rafa, muszę uciekać. Ej, oni, co ty robisz? Dawaj tą cegłę, gościu, wchodź tu. Nie żyję z tobą, ej, co jest? Ej, Zakrzak, idź po kartę, może się uda, może będzie jeszcze jakiś rzut. Nie wątpię, na pewno jeszcze jakiś rzut tutaj widzowie przyleci, na 100%. Ej, dobra, ale po kartę mogę iść, tylko pytanie, co to da? Ja się tak jeszcze zastanawiam, czy jakiś rzut poleci, nie? W sensie, czy w ogóle jakikolwiek by był i miałbym czym grać. Widzowie, moi przeciwnicy biją RPGami, ale to dobrze, niech wybiją. W ogóle, co to jest za ta, co to jest... Co to jest za wieża? Gościu, na ziemię! Na ziemię lecisz, kolego! 18. Ej, ale weź to cały podwal może od dołu, tylko nie masz dużo... Ej, uważaj! To jest wszystko wyliczone, matematycznie jakby co. I na ile ja teamów zostałem? Jak to wygląda? Ja jestem solo i co dalej? Dokładnie są 4 teamy, czyli są 2 dwójki i 2 jedynki, więc to daje 4 teamy i 6 osób. O, 20 dostał tutaj. No, o, pa, let's go! To LKM, to zamiata, widzowie, LKM to jest mocny. Ej, dobrze, patrz, nawet masz strefę, oni będą musieli zejść do ciebie. Masz dużo maców, masz LKM, wygrywasz, tylko dawaj teraz dwójkę musisz bić. Nawalam, oj, dobra. Najlepiej tych z góry, jakbym tam... poklikał. Chociaż wiesz, oni nie dojeżdżają, no nie, więc być może oni tylko sobie na high grandzie siedzą i wcale nie są tacy dobrzy. Biało 18, widziałeś to? Ty dostaniesz głowę z Digla, to zginiesz, pamiętaj o tym. No właśnie, wiem. Aha, tam nie ma gościa, ja nie wiem, widzowie, ja chyba mam coś z monitorem, nie tak? Bo myślałem, że tam jest ziomek. Ty, ale ty musisz teraz na trzeciego, ty leci do ciebie jakby co? Jest 2-2 za krzak, ja ci będę mówił, jak będzie powalone jakieś. Ja nie wychylam się, póki oni się nie powalą, stary, bo to nie ma sensu. Wiesz o tym, niech oni sami się powalą, niech oni sami się wybiją i ja to wygram. Powala ogółem. Tak, ale patrz na to, oni będą musieli iść od strefy. Ej, ty. No, dawaj go, 20. Na biało, no XD. No, oni nie mają strefy, widzowie. Oni nie mają, 18. Jocie, widziałeś to? Widziałem, ja już to widziałem w twojej głowie. Spada, ginie. Dobra, chyba jestem 1-1-1. Tego z góry, wiesz, za WP-om uważaj na... A nie, tam u góry już go nie ma, on strzel. Dawaj tego, pięknie. Widzowie, to musi być winek, tylko mało amunicji, stuwa. Mało, bardzo mało. Dwójka, musisz bić do kogoś w strefie, starej. Biję do niego, 20, leży, powalony. Dobrze, tam się wybili, kolapsuję go. Na dół! Biało! Jest! Wygrywamy! Ej, potężnie! Tylko zrzuty challenge zaliczony.